Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super. Siema. Ostatniego meczu, bramka najładniejsza, najpiękniejsze twoje trafienie, Nema? Tak, to nie ma lepszej bramki w karierze. Jeszcze ważniejsze jest 3 punkty, to zwycięstwo jest bardzo ważne. To nieważne kto trafi, ważne, że wygramy mecze i zbieramy te punkty. Na Czarnogórze też bramki takie wpadały, czy takiej bramki nigdy ci nie udało zdobyć? Ja nie udałem takiej bramki. Były bramki oczywiście w karierze, ale wydaje mi się, że to jest najpiękniejsza bramka. No i była specjalna też dedykacja po tej bramce, tak? Oczywiście, tak. Ta bramka i każda następna bramka jest za mojego tatu, który nie jest z nami, oczywiście. Dlaczego numer zmieniłeś? Wytłumacz się. Nie wiem, jakoś tak potrzebowałem jakiejś zmiany. To zmieniłem numer. A że urodziłem się w 99, to zmieniłem na 99. Ale wiesz, że widzę w francuskiej, byś nie mógł mieć takiego numeru, bo ten numer jest dla bramkarzy zarezerwowany. To idealnie, nie? Chyba, że Messi, nie? Bo warunki mam. Wiesz, że Messi numer 30, a bramkarze też we Francji mają 30 i Messi mu się zgodzili. Słyszałem. To może i tobie też. Ale nie tylko ty zmieniałeś numer, tak? No nie, się ja zmienił. Mówił, że z tym numerem awans zrobił. No by się to sprawdziło, nie? On ma numer od Łukasza Monety, no ty od nikogo nie musiałeś brać, bo taki numer nietypowy. Jedynie z Arkiem Milikiem chyba się kojarzy, nie? No tak. No mówię, że w tym roku się rodziłem, to taki wybrałem to wszystko. Ale zmieniłeś numer i grasz. No jasno, że tak. Podziało, nie? Bastik, wiesz, mamy taką tradycję, że jak jesteś pierwszy raz w kadrze, to musisz coś powiedzieć, jak o twoich wrażeniach. No to no, na pewno fajna sprawa, żeby pierwszy raz na mecz pierwszą drużyną. No stres na pewno jakiś tam mały jest, no ale zobaczymy. Na pewno jest to wyróżnienie. Tak na meczach domowych w miarę blisko ławki siedzisz, to coraz no, bliżej jesteś. Coraz bliżej jest. No, jak jest opcja, to staram się być. No, cieszę się, że tu jestem dzisiaj. Ale zasłużyłeś, bo w drugiej drużynie zarówno tobie, jak i całemu zespołowi chyba bardzo dobrze idzie ten początek sezonu udany chyba. Na pewno w tej czwartej lidze cała drużyna stara się jak najlepiej. 4 mecze, 12 punktów. Zobaczymy, co to będzie dalej, ale celem jest chyba awans do trzeciej ligi. No, oczywiście to jest moment, w którym tutaj człowiek pracował. Zaczynałem jako asystent u trenera Kmiecia, później byli kolejni trenerzy, był trener Smyła, potem pracowaliśmy w trio trenerskim z Robertem Stankiem, z Tomkiem Łuczywkiem. Cześć! Kolejny stary znajomy.
Nasz też, bo grały. Zgadza się. I cóż, akurat ten plakat to jest taka pamiątka w momencie, gdy wywalczyliśmy awans do pierwszej ligi. Fajnie popatrzeć akurat na te zdjęcia, bo to każdy z tych meczów opisany tutaj miał swoją historię, sporo emocji. Na sam koniec wielka radość. Piękne momenty, piękny czas, a potem jeszcze dodam, że jako Beniaminek w pierwszej lidze pokazaliśmy się naprawdę z dobrej strony. Walczyliśmy też o awans do Ekstraklasy i jednocześnie wspaniała przygoda w Pucharze Polski. Zatrzymaliśmy się na półfinale z Lechem Poznań i to były takie mecze. Cześć Artur, chodź się przywitaj. Jak zrobić? To bardzo dobrze. To świetnie, bo Tomka za chwilę porozmawiamy. To trenerze, tam jeszcze jedno ciekawe zdjęcie było, jak trener był zawodnikiem i tam widziałem numer 8 był, tak? Była 8. Taki numer sobie przewidziałem na początku, po prostu mi się podobał, ale potem doszedłem do wniosku, że 8 to jest taka zamknięta liczba, czyli wieczne szczęście. Gdzieś w chińskim kalendarzu, czy przekazał to trenerowi Łukaszowi Grzeszczykowi, bo też 8. Okej, przekażę każdemu zawodnikowi, który gra z tym numerem, liczba wiecznego szczęścia. Trzeba też chyba do tego podejść. Trwaliśmy tydzień temu tą serię, a teraz zaczniemy nową. Budować dobrą serię zwycięstw. Zbiorą panowie od początku koncentrację dawać jazda. Kto wygramy? Jego! A co było przed meczem mówione, że będzie lekko? Dokładnie.
Dobry, dobry. Kubuś to wszystko. No nic nie mówię. Koniec. Do Tomasa Malca. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super.